Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie i pozdrawiam siostry i bracia w drugim dniu naszych spotkań w czasie misji fatimskiej. Dziś przenosimy się w pamięci do 13 października 1917 roku, gdy miał miejsce cud wirującego słońca na niebie, widziany przez około 70 tysięcy ludzi. 70 tysięcy osób zgromadzonych w dolinie Kowa da Iria z podniesionymi głowami do góry wpatrywało się w ten wyjątkowy znak, który zapowiedziany miesiąc wcześniej przez Matkę Bożą miał być dla wszystkich i był potwierdzeniem, ponieważ niektórzy wątpili. Miał być znakiem, aby uwierzyli w orędzie fatimskie. Ale oprócz tego znaku wirującego słońca na niebie ukazały się także inne znaki. Po pierwsze, Matka Boża Różańcowa. Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus. Czyli święta rodzina, Dzieciątko Jezus, trzymane przez Matkę Bożą, Józef. I Józef w tym właśnie znaku błogosławił cały świat. Zobacz, ojciec, mąż Maryi, błogosławił cały świat. Nie Maryja, ale święty Józef. To jest tak bardzo ważne. Już wskazuje nam misję ojca, męża, który ma mieć tą funkcję Bożego przywódcy w swoim domu. Józef błogosławi świat ruchem ręki na kształt krzyża. Znak świętej rodziny. Drugi to Matka Boża Bolesna i Pan Jezus, który także błogosławi świat w podobny sposób jak święty Józef. I trzeci znak, który się ukazał, to Matka Boża Karmelitańska ze szkaplerzem, szkaplerzna. Będziemy mówić o Matce Bożej Bolesnej, o znoszeniu trudności, cierpień, jako pokutę, także o szkaplerzu. A dziś zwracamy uwagę na ten obraz. Święta rodzina. I Józef błogosławiący cały świat. Mało mówimy o Józefie. Mało mówimy o roli mężów, ojców, którzy powinni być takimi świętymi Józefami w swoich domach, rodzinach, małżeństwa. Święta rodzina. To dzisiaj nad tym chcemy się zatrzymać. Nad tematem małżeństwa i rodziny. Siostry i bracia. Gdy patrzymy na świętą rodzinę, na przykład w znaku betlejemskiej szopki, to widzimy jako taki element najważniejszy. Pomiędzy Maryją i Józefem w centrum Dzieciątko Jezus. I to jest model każdej rodziny, każdego małżeństwa. W centrum jest Dzieciątko Jezus. W centrum jest Jezus Chrystus jako najważniejsza osoba w każdej rodzinie. Dziś rodzinom chce się odebrać wiarę Chrystusa, bo o rodzinę dzisiaj jest największa wojna. Największe zmaganie. Jeszcze gdy kardynałem był Jan Paweł II w Stanach Zjednoczonych, przemawiając, powiedział: obecnie jesteśmy świadkami największej konfrontacji w dziejach ludzkości pomiędzy Bogiem i szatanem, pomiędzy Ewangelią i antyewangelią, pomiędzy Kościołem i antykościołem. Ta konfrontacja, ta wielka wojna trwa, a linia frontu przebiega właśnie w rodzinie.
Chodzi o rodzinę. Jaka ona będzie? Czy będzie Bogiem silna? Czy będzie miejscem modlitwy i wiary? Czy będzie rozbita? Gdy Chrystus, siostry i bracia, będzie w centrum każdej rodziny, jako osoba najważniejsza ponad wszystko, ta rodzina przetrwa wszystkie kłopoty, trudności, przeciwności, bo Chrystus będzie ostoją, nadzieją, będzie siłą i mocą do przetrwania wszystkich trudności. To jest dla nas najwyższa wartość. To jest numer jeden, najważniejsza osoba. I właśnie w Jezusie każde małżeństwo, każda rodzina nabiera sensu. Popatrz, dziś tak często widzimy, jak diabeł niszczy małżeństwa, rodziny, rozpadają się one tak łatwo, szybko, nie ma właściwego zrozumienia małżeństwa, które jest przecież przymierzem. Przymierzem między Bogiem a mężem i żoną. Przymierzem trwałym w miłości. Zgodnie z przysięgą ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. To jest przymierze. To jest związanie się ze sobą nawzajem i z Jezusem Chrystusem. Przymierze ze sobą i z Nim. Przymierze trwałe aż do śmierci. To jest istota małżeństwa. I na tym przymierzu opiera się macierzyństwo, ojcostwo, wychowywanie dzieci. Ale pierwsze jest przymierze z Bogiem w miłości i pokoju. I wtedy małżeństwo jest mocne, Bogiem silne, kiedy uzna od samego początku, że jest podporządkowane Jezusowi. Czyli wszystko, co robimy, jest poddane Jezusowi. Z Nim uzgadniane nasze wybory, decyzje, pragnienia. Jemu jesteśmy ulegli i we wszystkim staramy się mówić: bądź wola Twoja. Problem współczesnych małżeństw polega na tym, że chciałyby być małżeństwami, ale nie we wszystkim zgadzają się z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Nie we wszystkim chcą być podporządkowane, po prostu posłuszne Jezusowi jak pasterzowi. A przecież w momencie ślubu związały się z Nim. Jeden koniec stuły spoczywał na kapłanie, drugi koniec stuły związywał prawe dłonie małżeństwa i to związanie, widzisz, tym węzłem duchowym, niewidzialnym, ale trwałym, ma być obecne nieustannie. To jest przymierze małżeńskie, które staje się źródłem zarazem miłości, pokoju, wzajemnej zgody. Ale wymaga to rezygnacji ze swoich planów, ze swojej woli, by we wszystkim podporządkowywać się Jezusowi. I wtedy małżeństwo jest stabilne, kiedy oboje idą w tym jednym duchu. Chryste prowadź, Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Gdy zaś jedno z nich chce budować na skalę, a drugie na piasku, na jakichś innych wartościach, już wtedy małżeństwo nie jest tak stabilne, nie jest tak zjednoczone. Dlaczego? Bo to przymierze jest zachwiane. Zdarza się, że w jednym domu jest taka różnica zdań, inny stopień duchowości, zaangażowania, pobożności. Nawet jeśli tak jest i doświadczasz cierpienia z powodu tego, że twój mąż czy żona nie wierzy tak jak ty, nie modli się tak jak ty, nie chce iść tak głęboko w duchu wiary jak ty, kochaj go, przebaczaj. Kochaj, kochaj, kochaj i trwaj w modlitwie za współmałżonka.
bo jesteście przymierze miłości. I o te relacje zjednoczenia z Bogiem i ze sobą nawzajem nieustannie trzeba dbać, pielęgnować je, ochraniać. Bo jeśli przestaniemy dbać o wzajemny dialog małżeński, rodzinny, będzie on zanikać. Ja spotkałem takie małżeństwa po kolędzie chodząc, które 30 czy 40 lat po ślubie mówią: my już nie rozmawiamy ze sobą. Każdy zamknięty w swoim pokoju z telewizorem. Rozeszły się nasze drogi. Łączy nas tylko klucz do tego samego mieszkania. Gdy zanika dialog małżeński, jedność serc, jeden duch, odchodzą serca od siebie nawzajem. Jest takie piękne przysłowie, że niechodzone ścieżki zarastają. Czyli te ścieżki do siebie nawzajem wciąż muszą być pielęgnowane. Ale jak trudno je pielęgnować, gdy między nami staje telewizor. I już nie ma dialogu, nie ma już tej jedności, by siebie nawzajem słuchać, przyjmować, przebaczać, dzielić serce, dzielić uczucia, bo jest ktoś, kto cały czas nadaje i mówi do ciebie non stop, a rządzi w domu ten, który ma pilota w ręce i zmienia kanały. Już relacje są zakłócone. Już relacje są zniekształcone, bo nie ma tej pełnej jedności serce w serce, by spojrzeć sobie w oczy, by dialog małżeński, rodzinny był czasem wzrostu. To są niezastąpione chwile. Dialog małżeński w miłości, wierności i jedności wzajemnej. Bo na tym opiera się ta jedność ludzka. Taka zwykła, po prostu. I do tego, gdy dołożysz modlitwę osobistą, modlitwę małżeńską, wtedy domy nasze rosną. A popatrzcie, niestety, jak często my się wstydzimy modlitwy w domach, modlitwy małżeńskie. A zaproponuj modlitwę ty jako mąż, ojciec, jako głowa, by chociaż dziesiątek różańca, koronkę do Bożego Miłosierdzia, by razem poczytać Ewangelię, by nie wstydzić się modlitwy, ale wprowadzać ją w normalny bieg codziennego życia zwykłej rodziny. Czy jest coś w tym złego, że małżeństwa, że rodziny będą razem się modliły? Nie. Nie wstydźmy się modlitwy. Ona tylko da nam moc i siłę. To wtedy odnawiają się nasze więzi, jedności, zgody i przebaczenia. To wtedy czerpiesz siłę i moc, bo modlitwa cię będzie jednoczyć, uzdrawiać, wyzwalać ze słabości. I to nie tylko w czasie Wigilii. Gdy jest Boże Narodzenie, to przełamiemy się opłatkiem, przeczytamy fragment Ewangelii. Nie tylko wtedy ta modlitwa mogłaby być także codziennie. Ile rodzin i małżeństw przeżywa dzisiaj kryzysy. Spotykam takie małżeństwa. Widziałem już takie, które praktycznie się rozchodziły. Walizki prawie spakowane, nie rozmawiają ze sobą. Ale gdy wprowadziły modlitwę różańcową, wbrew sobie czasami, nie dowierzając niekiedy, widać było, jak ta modlitwa jednoczy na nowo. Jak pękają mury uprzedzenia, urazy, bo to czyni Bóg wtedy, gdy się modlimy i zmienia nasze serca. I odnawia się jedność w tych rodzinach nie mocą ludzką, ale mocą Boga samego. Dbajcie zatem o jedność małżeństw, o jedność rodzin, bo dzisiaj diabeł nigdy nie kończy, nie męczy się, niszczy i rozdziela małżeństwa nawet po 30-40 latach wspólnego życia. W tym roku poznałem takie małżeństwo, w którym mąż najpierw utonął w pornografii, w nieczystych filmach wynaturzonych, a potem już mu tego, to już mu nie wystarczało. Poszukał sobie kogoś takiego, który szukał tego samego i
zostawił swoją żonę. Diabeł nie męczy się. Diabeł tylko szuka, jak rozbić przez nieczystość, niewierność, ukrywane, niewyznawane grzechy, rozbić każde małżeństwo. On się nigdy nie męczy. I to jest program szatana na dzisiejsze czasy, zniszczyć wszystkie małżeństwa. Bo on dobrze wie, że gdy nie będzie jedności małżeństw, nie będzie szczęśliwych rodzin. W tej drodze wiary małżeńskiej, rodziny, siostry i bracia, Bóg nas zachęca do tego, aby była całkowita szczerość wobec Boga. Bo gdy coś ukrywamy, gdy człowiek godzi się na jakieś podwójne życie, jakieś furtki pootwierane, jakieś dziwne romanse, grzech ukrywany, będzie ten grzech go niszczyć. Dlaczego? Bo grzech się rozwija. To nie jest tak, że on stoi w miejscu. Gdy przyzwolisz na jakikolwiek grzech, gdy przestaniesz być szczery i uczciwy w spowiedzi, grzech będzie się rozwijać coraz bardziej i bardziej, a człowiek będzie coraz słabszy, bo jest podobny do samochodu, który jedzie i ma przebite opony. To jest droga do katastrofy, która przyjdzie prędzej czy później. Dlatego też tak ważna jest praca nad sumieniem, praca nad konfesjonałem, by szczerze się spowiadać, nic nie ukrywając. Zupełnie, bez reszty. Gdy pozostawimy jakiekolwiek furtki dla złego, on prędzej czy później będzie chciał nas zniszczyć. Spotkałem kobietę, która w liceum, w szkole kochała się w pewnym chłopaku, a potem na studiach poznała innego, ale cały czas w tamtym się kochała i pamiętała o nim. Potem wyszła za mąż, miała dwoje dzieci i po latach spotyka koleżankę ze szkoły i ona jej mówi, że tamten z ogólniaka cały czas o tobie pamięta, pyta o ciebie, pozdrawia cię. I widzisz, nieprzerwany emocjonalny związek poprowadził ją do tego, że chociaż miała dzieci i swojego męża, wszystko w niej odżyło i zapragnęła do tamtego wrócić i niestety rozpadło się to małżeństwo. Jak bardzo może grzech zdominować wolną wolę człowieka, zaślepić i związać, że ktoś tak ulega i odeszła. Odeszła do tamtego, w którym cały czas się kochała, którego wspominała. Diabeł się nigdy nie męczy. Dlatego my, jako ludzie wiary, nie możemy nigdy przyzwalać na żadne grzechy. Całkowite podporządkowanie Jezusowi Chrystusowi, aby tylko Jemu służyć. Bo grzech, raz dopuszczony, zaakceptowany, nieuzdrowiony przez sakrament pokuty, będzie się rozwijać coraz bardziej i bardziej. Inne małżeństwo, które do mnie przyszło, ono miało doświadczenie zdrady. Najpierw mąż zdradził żonę w pracy, wszystko wyszło na jaw. Oczywiście żona się dowiaduje, załamana, ale zamiast przebaczyć, uruchamia się w niej duch zemsty. Jeśli ty tak, to ja się zemszczę na tobie. I ona chciała się tak zemścić, to ja będę teraz ciebie zdradzać. I poszła w taką zemstę zdrady. Jedno się zdradzało, drugie się zdradzało, podzielone małżeństwo. Ale gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Pan dał mi spotkać to małżeństwo. To małżeństwo się otworzyło na modlitwę, na regularną spowiedź, na różaniec i Ewangelię. I dziś łaska miłosierdzia przeniknęła ich zupełnie. Także są innym małżeństwem. Są odnowieni przez krew Jezusa Chrystusa, bo to Bóg ma moc przemienić wszystkie sytuacje. Diabeł będzie do samego końca wmawiać tobie, znajdź sobie inną żonę, znajdź sobie innego męża, lepiej ci będzie samemu, po co ci się męczyć, a ty trwaj. Trwaj siłą modlitwy, pamiętając o tym, że
Upadek i odejście nie zaczyna się od razu, natychmiast. To jest stopniowy proces, najpierw osłabienia duchowego, odejścia od Pana, a to rozejście się jest już wynikiem dopuszczonego wcześniej grzechu. Dbać musimy o jedność serc, o jedność rodzin, miłości i przebaczenia, by diabeł nie miał dostępu. Dzisiaj rozchodzą się relacje w rodzinach, dlatego że uciekamy od siebie. Wycofujemy się. To jest duch wycofania, siostry i bracia. Wycofujemy się i chowamy się. Jeden przed drugim. To jest ucieczka, gdy przestajemy ze sobą rozmawiać. Gdy nie mamy dla siebie czasu. Gdy mamy urazy, niechęci, uprzedzenia i jeden patrzy na drugiego, kto pierwszy przebaczy. To są ucieczki. Ten internet, telewizor, telefon. To są ucieczki od rozmowy, by nie być ze sobą. Nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to, by te różne formy wycofania się z relacji miłości nas zwyciężały, ale byśmy byli jednością w Bogu. A gdy potrzeba, rozmawiajcie w cztery oczy, aby sobie nawzajem przebaczyć, by upomnieć jeden drugiego, by doszło do pojednania i przebaczenia. I to jest kwestia, która często nie działa właściwie w rodzinach. Jezus mówi, jeśli brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź upomnij swego brata, ale w cztery oczy. I to, widzisz, jest droga do odnowienia jedności. Tymczasem co się dzieje? Rozmawiamy o słabościach, o brakach, o błędach innych, ale przy innych ludziach. Nawet rodzice do dzieci mówią o ojcu czy o matce. Widzisz, jaka twoja matka jest taka, taka, taka i ojciec tak nadaje do swojego dziecka. Czy to jest świadectwo jedności? Albo na odwrót, matka mówi do dziecka, a twój ojciec się tak i tak zachowuje, twój ojciec to, twój ojciec to tamto. Jaki obraz jedności w rodzinie ma to dziecko czy wnuk? Jaki obraz miłości, jedności matki, ojca, babci, dziadka, kiedy dziecko czy wnuczek słyszy jakieś negatywne gadanie, szemranie za plecami o osobie nieobecnej? Nie pozwólmy na to. Rodzina, małżeństwo ma wciąż dawać świadectwo jedności i miłości, a jeśli jest potrzeba, by przeprowadzić jakąś poważniejszą rozmowę, to w cztery oczy, by dzieci, wnuki tego nie słyszały. To są tematy dorosłych, tematy między matką i ojcem. Wtedy, panując nad emocjami, panując nad językiem, dobrze dobierając słowa, będziemy odnawiać i budować jedność. To jest droga trudna, wymagająca, ale to jest szlifowanie diamentów. Bo w rodzinie się szlifuje diamenty. To jest szlifowanie diamentów. To jest kuźnia. Z biegiem lat oczyszczamy się. Uświęcamy się. Wszystko prowadzi do tego, byśmy upodobnili się do miłości Jezusa Chrystusa. Ja wiem, siostry i bracia, że dzisiaj z bólem jako ojcowie, matki, dziadkowie patrzycie na to, że dzieci nie idą często tą drogą wiary, jaką wy idziecie. I to jest ból rodziców, którzy widzą, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a dzieci odeszły od Kościoła, a dzieci się nie modlą, a żyją w związkach bez Boga, żyją w grzechach i robicie, co możecie i płaczecie na modlitwie i pozostaje wam zawsze nadzieja. Nadzieja, że wasze modlitwy będą wysłuchane. Nie rozpaczajcie. Bóg ma plan dla każdego człowieka. Wasze modlitwy będą prędzej czy później wysłuchane. Nie traćcie nadziei. Uczy nas
między innymi tego święta Faustyna Kowalska. Błogosławiony Michał Sopoćko przedstawił, że ona miała taką wizję wielkiej modlitwy i skuteczności modlitwy rodziców, matki. W ten sposób mówi błogosławiony Michał Sopoćko. Faustyna miała wizję w pewnym momencie sądu ostatecznego nad Józefem Piłsudskim. Piłsudski stoi przed Trybunałem Boga i Trójca Święta wydaje wyrok. Wieczne potępienie. Koniec. Bo wiecie, że był krwawym człowiekiem. I w tym momencie Faustyna widzi w niebie, jak wchodzi przed Trybunał Boga Matka Najświętsza. Maria wchodzi i prosi o łaskę dla Niego. Prosi o łaskę. Prosi o łaskę miłosierdzia. A Trójca Święta się pyta, dlaczego? Dlaczego mamy dać łaskę? Odpowiada Matka Boża, bo Jego Matka modliła się cały czas za Niego na różańcu i wszyła Mu cudowny medalik do munduru. Moc modlitwy sięga także poza śmierć. I Trójca Święta zmienia zdanie i zostaje ułaskawiony do najgorszego czyśćca. Twoje modlitwy za dzieci i za wnuki idą za nimi także poza śmierć. Nie rozpaczajcie. Miejcie nadzieję w Bogu. Wasza modlitwa, wasze świadectwo miłości wyda owoce. O to dziś walczymy. O świętość dzieci, młodzieży, o świętość rodzin. A przykład, który chcę na koniec przedstawić, świętego małżeństwa, niech będzie dla nas wszystkich zachętą. Wiecie, że w październiku ubiegłego roku po raz pierwszy w historii całego Kościoła, pierwszy raz Ojciec Święty ogłosił małżeństwo razem, jednocześnie jako świętymi. To byli Ludwik i Zella Martin. Świętymi. I na ołtarzach są jako razem święci. Ludwik i Zella Martin. Pokazał przez to Kościół znak. Świętość jest dostępna dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny, dla każdej osoby. Świętość jest dostępna dla was, żony, mężowie. Oni przeżyli tylko 19 lat w jednym małżeństwie. Mieli 9 dzieci. 4 zmarło. Zella strasznie płakała, gdy kolejne umierało. Przeszła przez cierpienie. On także przechodził. Pierwsza zachorowała Zella. Choroba bardzo mocno postępowała. Cierpiała. I tak napisała w tym cierpieniu: jeśli Bóg pozwoli, żebym z tego umarła, postaram się najlepiej pogodzić z tym i cierpliwie znosić chorobę, ażeby sobie zmniejszyć przebywanie czyśćcu. Cierpiała, cierpiała i stopniowo odchodziła, mając 5 dzieci. 5 dzieci, które kochała. Odchodziła do wieczności. Mąż, Ludwik, kochający cały czas, Zelę rozpaczał. Cierpiał. Ona odeszła do wieczności. Pozostał wdowcem. Tak bardzo ją kochał, tak bardzo pragnął być z nią, że wkrótce także się rozchorował. Sparaliżowany, podobnie jak ona, bo ona leżała. Ciało było już ogarnięte paraliżem. On także, przykuty do łóżka, opiekowały się córki. Ludwik umierał. Odeszli do wieczności, ale każdy dzień
zaczynali razem na mszy świętej. Zaczynali każdy dzień od komunii świętej. Przekazali wiarę dzieciom. Stali się znakiem dla otoczenia. Żyli normalnie jak wszystkie inne rodziny. Ona była krawcową, on zegarmistrzem. Mieli trudności, bo duża rodzina. Gdzie się pomieścić? Gdzie mieszkać? Szukali domu. Miłość Jezusa ożywiała ich do tego stopnia, że zwyciężyli w walce o wiarę i stali się dla całego Kościoła, widzisz, znakiem. Papież Franciszek ogłosił ich świętymi na zakończenie synodu o rodzinie w 2015 roku. Idź i ty czyń podobnie, czerpiąc siłę z modlitwy, siłę, którą daje nam Jezus Chrystus, nasz Pan. Amen.